Witam serdecznie. Nazywam się Paweł Zakrzewski i w pierwszym odcinku naszego cyklu chciałbym przybliżyć Państwu przyjemny temat budowania panoramy. Panorama pozwala nam scalić, połączyć szereg różnych ujęć w jeden duży obraz. Daje to naprawdę niesamowite możliwości wizualizacji widoków, które trudno jest pokazać za pomocą pojedynczej fotografii. Jak to działa? Otóż przygotowujemy serię prostych ujęć, najlepiej ujęć pionowych, a następnie, korzystając z narzędzi, jakie oferuje nam Photoshop, możemy bardzo łatwo scalić je w jeden obraz, w jedną pojedynczą panoramę. Spróbujmy wykorzystać to w praktyce. Rozpoczynamy od serii zdjęć. Gdybyśmy zerknęli, jak to wygląda, jest to pierwszy, kolejny obraz, który przedstawia sympatyczną panoramę niewielkiego miasteczka górskiego we Włoszech. Pojawiają się jednak problemy. Zdjęcia, które widzimy w tym momencie, są bardzo, bardzo duże. Oczywiście byłoby fajnie, gdybyśmy chcieli przygotować taką panoramę na ekran, przykładowo dwumetrowy, ale w sytuacji, gdy będziemy budowali panoramę, która będzie prezentowana, powiedzmy, na okładce magazynu turystycznego, czy też po prostu na stronie internetowej, użycie tak wielkich zdjęć może być po prostu problemem. Spróbujmy więc rozpocząć nasze działania od kilku ciekawych działań. Otóż rozpocznę od otwarcia kilku przykładowych plików. Tak jak wspomniałem wcześniej, są to dość duże obrazy, które nawet widać dość wolno otwierają się na moim komputerze. Ale spróbujmy je nieco zmodyfikować. Najlepszym rozwiązaniem będzie tu użycie polecenia, które pozwoli redukować rozmiar obrazu. Wszystko fajnie, ale mam do przygotowania 5, niekiedy nawet 6, a niekiedy nawet więcej obrazów i jeśli miałbym każdy z nich oddzielnie modyfikować, zawsze jest to po prostu kłopotliwe działanie. Wolałbym to zrobić automatycznie i właśnie od tego działania chciałbym rozpocząć naszą pracę. Korzystając z menu Window i dalej polecenia Actions, będę mógł bardzo fajnie przygotować własną akcję, która pozwoli mi całkiem szybko i bardzo wydajnie wykonać owe skalowanie obrazów. Jak to działa? Rozpoczynamy rzecz jasna od utworzenia nowej akcji, którą nazwiemy na przykład rozmiar. Oczywiście nazwa, którą w tym momencie wprowadzam, nie ma szczególnego znaczenia, aczkolwiek spróbujemy ją nieco zmodyfikować. Rozmiar. Niech to zostanie w ten sposób i rozpoczynamy nasze działania. Pierwsze podstawowe narzędzie będzie to wywołanie polecenia, które nosi nazwę Image Size. Już wywołanie tego okna przynosi kilka niespodzianek. Otóż w najnowszej wersji Photoshopa oznaczonej symbolem CC spotykamy całkowicie przebudowany panel Image Size. To fajnie, ponieważ w tej chwili, korzystając z różnych algorytmów resamplingu czy też przeskalowania obrazu, możemy wybrać metodę, która najlepiej zadziała w danym przypadku. Co więcej, metoda ta może być na żywo podglądana, a to już jest naprawdę całkiem fajnym mechanizmem. Co robię? Otóż przede wszystkim zmniejszę rozmiar zdjęcia. Wydaje mi się, że gdybym skorzystał z rozmiaru 2400 pikseli, będzie to rozmiar absolutnie wystarczający do utworzenia naszej panoramy. Tak jak widać w tym momencie przeglądam detale na niewielkim podglądzie, to zdecydowanie ułatwia wybranie czy też wybór metody, która w tym wypadku sprawdziłaby się najlepiej. Co ważne, zdjęcie jest pomniejszane, zatem będziemy redukować liczbę pikseli. To też użycie metody z wyostrzaniem dodatkowym jest w tym wypadku chyba zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Zatem OK, potwierdzam moje działania. Proszę zwrócić uwagę, że kroki, które podjęliśmy, są w tym wypadku zarejestrowane wewnątrz naszej akcji. I kolejny krok to będzie nic innego jak po prostu zapisanie i zakończenie nagrywania. Zapisuję wprowadzone zmiany, OK, a następnie zatrzymuję nagrywanie. W ten sposób mam przygotowaną akcję, którą będę mógł bardzo łatwo zastosować dla wszystkich otwartych obrazów. Rozpoczynamy więc takowe działanie. Za pomocą polecenia Automate Batch możemy bardzo szybko, bardzo wygodnie zastosować akcję, w tym przypadku jest to nasza akcja rozmiar, dla obrazów, które w tym przypadku są otwarte w programie Photoshop. Tak naprawdę nie potrzebuję nic więcej modyfikować. Otóż za pomocą guzika OK wprowadzam zmiany i w ten sposób mam przygotowane już wszystkie obrazy.
Skoro obrazy są już gotowe do dalszych działań, zatem korzystając znowu z niemal automatycznej komendy, która nosi nazwę PhotoMerge, spróbuję scalić ją w jedną sympatyczną panoramę. Okno PhotoMerge oferuje kilka fajnych opcji. Przede wszystkim daje nam możliwość wykorzystania dowolnych plików, czy też zdjęć, które zapisane są w dowolnych plikach, ale w naszym przypadku skorzystamy z otwartych i wcześniej przetworzonych obrazów, zatem za pomocą Add Open Files dodaję je do okna dialogowego, a następnie za pomocą OK po prostu czekamy, aż zostanie przygotowana cała panorama. Oczywiście w zależności od rozmiaru zdjęć proces ten może potrwać dłużej, krócej, natomiast warto zauważyć, że kolejne zdjęcia otwierają się automatycznie w naszym dokumencie. Teraz prawdopodobnie następuje właśnie proces wyrównywania i łączenia całości w jeden duży obraz, by za chwilę przed naszym monitorem, czy też na naszym monitorze pojawił się obraz gotowej panoramy. To jest ta cisza. Gotową panoramę, którą mamy przygotowaną na naszym ekranie, będziemy mogli teraz w dowolny sposób zmodyfikować. Może zamknę już panel Actions, który nieco przysłania nam obraz i korzystając z palety z warstwami, spróbujmy zerknąć, co tutaj tak naprawdę zostało zrealizowane. Otóż wszystkie osobne dokumenty zostały połączone w jedną całość. Co więcej, Photoshop przygotował tutaj maski, które powodują, że wszelkie łączenia pomiędzy obrazami wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Na tym etapie byłbym skłonny, korzystając z polecenia scalania warstw, najczęściej robię to skrótem klawiaturowym Ctrl-E, co zdecydowanie przyspiesza moje działanie, czyli wywołując Ctrl-E, scalam wszystkie warstwy i w ten sposób mam przygotowany obraz, który prezentuje się naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle to może trochę zbyt wiele powiedziane. W tym przypadku należałoby go chyba trochę jeszcze. Przede wszystkim wykadrować, a następnie nieco wyprostować. Skorzystamy rzecz jasna z narzędzia, które nosi nazwę Crop, czyli umożliwia nam fantastyczne skalowanie, czy też dopasowanie odpowiedniego kadru do naszych potrzeb. W najnowszych wersjach programu Photoshop warto zwrócić uwagę na niewielki przycisk, który zdecydowanie modyfikuje działanie narzędzia do kadrowania. W pierwszej kolejności spróbujmy wykorzystać kadrowanie z domyślnie wyłączoną opcją usuwania pikseli. Na pewno przyda to się w przyszłości. Zatem szukamy odpowiedniego kadru, który chcielibyśmy wykorzystać w naszej pracy. Jeśli takowy znajdziemy, no to potwierdzamy nasze działania, korzystając w tym wypadku oczywiście z klawisza Enter, czy też przycisku, który widoczny jest w górnej części ekranu. Gotowa panorama prezentuje się nieźle, ale jak to w życiu bywa, czy to nasz klient, czy sami chcielibyśmy dokonać ponownej reedycji owego ujęcia. Korzystając ponownie z narzędzia Crop Tool, okazuje się, że w chwili, gdy tylko powiększymy nasz obraz, Photoshop pozwala na przywrócenie wykadrowanych wcześniej obrazów. To wspaniała funkcja, która pojawiła się w wersji CS6, natomiast dziś dostępna jest także dla wszystkich użytkowników chmury, którzy korzystają z wersji Creative Cloud. Malusieńki obrót pozwoli mi dopasować ekran i ponownie potwierdzam moje działania za pomocą klawisza Enter. Gotowa panorama prezentuje się naprawdę fajnie i zdecydowanie nie widać na przygotowanym obrazie żadnych miejsc, w których występowały szycia czy niedoskonałości. Jak widać, użycie zdjęć do budowy panoramy nie stanowi wielkiego wyzwania i tak naprawdę bardzo serdecznie namawiam do użycia tej fajnej, bardzo przyjemnej funkcji, która pozwala przygotować obrazy, niekiedy bardzo duże obrazy, których część z nich mogą Państwo prawdopodobnie obejrzeć także w moim salonie. Naprawdę fajna funkcja i serdecznie polecam do użycia.